Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Reykjane, a to jest kolejny odcinek Fii. Wejdźmy sobie od razu do gry, gdyż przypomniałam sobie coś w trakcie montowania poprzedniego odcinka, że jest jeszcze jakieś jedno miejsce, które chyba ominęłam, ale nie jestem 100% pewna. Wydaje mi się, że ta sarenka prowadziła nas mimo wszystko do tego wielkiego motyla, ale mimo wszystko zauważyłam też, że troszeczkę wcześniej coś się znajdowało w jednym rogu. Zaraz sobie to sprawdzimy, bo jestem zaintrygowana, czy faktycznie mam rację, czy nie. I przejdziemy sobie oczywiście dalej do gry. Znaczy to i tak będziemy sobie grać, nie? Ale wiecie, o co mi chodzi, że po prostu jestem ciekawa, czy się mylę, czy też mam rację. Więc tak, tutaj nas prowadziła ten wielki motyl, który przyszedł stąd. Ale mi chodzi, kochani, o to, że... co to? Ja się boję! Nie, to ja nie chcę z tobą rozmawiać, to ja się wracam. Ja się wracam, skąd przyszłam. Ja się wracam, skąd przyszłam, tak? Stąd przyszłam, prawda? Tak. Dobra. No to wszystko dlatego, że tu gdzieś, moi drodzy, właśnie, zauważyłam coś takiego. I nie wiem, co to jest. Ale to chyba nic nie robi. No co, i weszłam tam i co? Dobra, nieważne. Ja cię będę słuchać, to ja nigdzie nie zajdę. Dobra, to idę w tę stronę. To coś nas też gdzieś prowadzi, mam takie wrażenie. Wow. Lecę! No dobra, skoro mnie prowadzi, no to idę za nim, co nie? No to lecę, lecę, lecę. To jakiś kamień jest. Ała. Nic ci nie spi? Fajnie, ale chciałabym odblokować te rzeczy. Ło, wow, to jest ci jak spętali tego jelenia. O nie, to straszne jest. Dlaczego ja to zawsze muszę zobaczyć? Dobra, tutaj też to samo. Się jeleń wściekli i zniszczą, no dobra. No to idę za tym, w takim razie. Pojedę sobie na to drzewo. Żeby się rozejrzeć. A, idę do kolejnego takiego punktu. A tu co jest? Jakby mi się wyświetla, że coś jest, ale nic tu nie ma. No dobra, może po prostu jest zasypane. No to idę za nim, no trudno. A! Spadłam. Lecę za tobą. O, chyba mamy kolejną... piękną krainę. No to wychodzi, kochani. No trudno, polatajmy sobie. Cudnie. Uuu.
Ale ja opuściłem tamten to ja nie, ja jeszcze nie chcę tam iść. Jeszcze chcę tutaj zobaczyć. Muszę się tam wrócić. Może coś to ominę fajnego. Może jakieś kryształy tu są. O, no właśnie, widzicie? Ale kryształ. No, widzicie? No jakieś kryształy jednak są. Ja bym to ominęła. Ten ptak gada po ptasiemu, to ja bym chciała... zobaczyć, dokąd mnie wyślę. A, mogę? Tak od razu? Bez szemrania? A nie, wróć, ja już tu byłam! Byliśmy tu już kiedyś. Co nie? Na pewno byliśmy tutaj przecież kiedyś już. Na pewno, że byliśmy. Kochani. I to był ten kryształ, którego nie byłam w stanie kiedyś tam zebrać. To my się wróciliśmy, ale widać, tak nas prowadzi gra. Ale jaja, patrzcie, no. Zdobyłam kryształ, którego dawno nie byłam w stanie zebrać. No dobra, no to w takim razie mogę iść dalej za tym dziwacznym czymś. Czekajcie, bo on też tutaj gdzieś jest z boku, z tej strony. A, to chyba nie ma żadnego większego znaczenia. Jakie echo się niesie. Idę w dobrą stronę mimo wszystko dalej. A, i tutaj coś też kiedyś widziałam, jakiś czas temu. Ale mogło mi się wydawać, że coś tu jest kiedyś. A nie, to mi się wydawało, że była jaskinia. Tak naprawdę jej tutaj nie było. No dobra. To idę za tym dalej. Prowadzi mnie nie bez powodu pewnie. Czekajcie chwilę, znowu się rozejrzę. Tutaj nie pozbierałam wszystkich kryształów, widzicie, jest ich tutaj bardzo dużo jeszcze. W ogóle jakieś dziwne dźwięki tutaj się wydaje mi. Ja chyba pójdę po te kryształy. Sprawdzić chociaż, czy mogę je zdobyć. O, patrzcie, tam jest jeden, na ziemi. Wydaje mi się, że jeden kryształ widziałam. No nie, no rozwaliłem to. Kurczę! No trudno, czekajcie, może jakoś inaczej to się da zrobić.
tam coś jest, widzicie? Czekajcie, może wyceluję. Okej, udało się mi to otworzyć. O. Tajne przejście do kryształu. Jej, mam kolejny. Jeszcze dwa mi zostały. Tam się świeci jeden na dole. No trudno. Jeszcze jeden mi został tylko. Jest nawet trzy. Czego ten jest zablokowany? Muszę dostać to żółte takie. Jej, dzięki! No i dzięki temu mamy ostatni kryształ. No i możemy odblokować nową umiejętność, tylko muszę się wrócić do tego wielkiego drzewa. Gdzie ono było? Potrzebuję cmentarz taki... Czy coś? Ale tego tutaj nie dostanę raczej. No dobra, to wracam się za tym stworzeniem, no ale już mamy przynajmniej pewne, że odblokujemy umiejętność przy najbliższej okazji. Tak schronić to, tylko ja potrafię... Gdzie on mnie ciągnie? W sumie były jakieś takie wielkie gniazda, nie? To jest mnóstwo ptaków. Jest tak jakby ich świat, tak to wygląda. Patrzcie jak ładnie. Ptasi raj normalnie. Będę iść w tamtą stronę. Patrzcie, tutaj coś jest znowu. Ten fragment. No zobaczmy. O nie! To jest to stworzenie. To są ich dzieci? Te małe wyty to są ich dzieci. Aj, ona go... Wow! Ona go zniszczyła?
Chyba tak. Ciągle tutaj o tym samym pokazują. Czy powinnam wracać, a nie? Gdzie ja łażę? Kaciu, się zgubię wreszcie. Tam mam iść jakoś. W tamte strony! Poczekajcie, najwyżej się wrócę. No się wydaje, że coś tu błyszczy. O, tam powinno być. Bydra. Mam cię, wyderko. To ja w złą stronę idę. Gdzie ty mnie tam zaprowadziłeś? No. Powinna być tam. Znowu się zgubię. No i się zgubiłem. Dobra, muszę się wrócić, no. Wydra mnie rozproszyła. No idę z tobą, prowadź. Znowu się zgubiłam. To jest istny labirynt, no nie ukrywajmy, no. Tak mnie zaprowadzi, bo sama to się zgubię. O Jezu, cichy! Jezu, przyszedł koło mnie, widzieliście? Nawet nie zwróciła na mnie uwagi. Po prostu przeszedł. Tu jest ta. A ja? Chociaż mi potrzebna wydro. Czy to kolejny zepsuty cichy?
Gdzie ty jesteś? O nie! Zepsuty ten kwiatek. Muszę im pomóc. Nie dotykaj tego. Żaden mi nie chce pomóc, no dobra. Sobie sama poradzę. O nie! To cichy! Nie, 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 nie! Patrzcie, co oni mu robią. O nie! Zebrali ją. Przeszli przez portal. Muszę z nimi porozmawiać. Dobrze, teraz powinno im się zrobić lepiej. A dobra, kochani, zostawię to na następny raz. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. I do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się ciepło i pa, pa!